Rok 2020 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę zgonów. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w całej Polsce w ciągu niespełna 53 tygodni 2020 roku zmarło blisko 480 tysięcy Polaków. To o 70 tysięcy więcej niż w 2019 roku. To tak, jakby z mapy Polski zniknęło średniej wielkości miasto. Tylu Polaków w ciągu jednego roku nie zmarło od czasów II wojny światowej. Wzrost liczby zgonów odnotowano także w Nowym Sączu. Wzrost prawie 16% w stosunku do roku 2019 zgonów, to jest o 231 zgonów więcej. Myślę, że to głównie było spowodowane brakiem dostępu do służby zdrowia, do lekarzy. Duży wzrost liczby zgonów nastąpił już w październiku bieżącego roku, jednak to listopad okazał się pod tym względem rekordowy. W ciągu 4 tygodni w całej Polsce zmarło blisko 60 tysięcy osób. W Nowym Sączu 224, czyli o 117 osób więcej niż w listopadzie 2019 roku. Drastyczny wzrost w październiku o 48% i w listopadzie o 109%. No niestety spowodował, że w skali roku było to prawie 16% więcej zgonów niż w roku 2019. Duże wątpliwości budzą natomiast przyczyny zwiększonej śmiertelności i to, jaki wpływ miała na nie epidemia. Według danych Ministerstwa Zdrowia od początku epidemii do końca 2020 roku w Polsce stwierdzono 28 554 zgony spowodowane COVID-19 lub chorobami współistniejącymi. W Nowym Sączu COVID-19 bezpośrednią przyczyną zgonu był u 24 osób. Gdy tylko 24 osoby zostały wpisane jako podstawowa, bezpośrednia przyczyna zgonu jako COVID. Oczywiście też w tej rubryce numer 2 i 3 pojawiły się wpisy COVID-owe, ale mi się wydaje, że tutaj po prostu głównym problemem było jednak to załamanie się ochrony zdrowia ze względu na brak dostępności. Złe informacje są związane także z liczbą urodzeń. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego obejmujących okres od października 2019 roku do października roku 2020 wynika, że w całej Polsce odnotowano tylko 358 900 urodzeń i wiele wskazuje na to, że to najmniej od 15 lat. Na szczęście Nowy Sącz jest wyjątkiem na krajowej mapie. W 2020 roku urodziło się tutaj 3761 dzieci. W 2019 3662. Cieszy to, co prawda, też i większa liczba urodzeń, może niewiele, ale prawie 3% w stosunku do roku 2019 wzrosła liczba urodzeń. Duża ilość zgonów i mała liczba urodzeń spowodowały prawdziwą dziurę demograficzną. Ujemny przyrost naturalny w Polsce w 2020 roku sięgnął tym samym blisko 120 tysięcy.